Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Dziś będzie o iluzji demokracji oraz o demokracji bezpośredniej. Vlog na wyraźne państwa życzenie, ponieważ mimo tego, że o demokracji bezpośredniej mówię na swoim kanale tak mniej więcej od 2013 roku, a mniej więcej w 2019 roku nagrałem całą serię vlogów na temat tego, że demokracja w naszym kraju to iluzja, to co jakiś czas dostaje bardzo wiele komentarzy, które mówią, Krzyśku, dlaczego nie nagrasz vloga o demokracji bezpośredniej i dlaczego zamilczasz fakt istnienia takiego pomysłu jak demokracja bezpośrednia? Zakładam, że to z tego powodu się bierze, że po prostu dochodzą nowi widzowie. W 2013 2014 miałem widzów zdecydowanie mniej, podobnie zresztą jak w 2019, ale tutaj macie troszeczkę screenów, tam zobaczy, to jest yy, zresztą warto porównać jak się zmieniła moja facjata to jest wywiad, moja w zasadzie moja rozmowa z Pawłem Szramką posłem wówczas Kukiz15 dzisiaj szczerze mówiąc nie wiem jakiego ugrupowania, na pewno już nie Kukiz15 tytuł vloga Demokracja bezpośrednia zalety i wady z Szramka poseł Kukis 15, to jest vlog z 2019 roku. I zapraszam. Zapraszam przede wszystkim, żebyście sobie te vlogi sprzed wielu lat przypomnieli. A linki do niektórych dam w opisie. Zwłaszcza te o tym, że nasza demokracja to tylko iluzja, dam do opisu. Wydają mi się bardzo ciekawe te vlogi. Tak bardzo mocno otwierające. Umysł, zawsze tam jest również trochę o korporacjonizmie, który jest realnym systemem gospodarczym, który w Polsce występuje i nie ma za wiele wspólnego z wolnym rynkiem. Wolny rynek występuje głównie w mokrych snach korwinistów, w rzeczywistości niestety go nie ma. Wolny rynek zakłada istnienie wystarczająco dużej liczby podmiotów, uczestników rynku. Na tyle dużych, że żaden pojedynczy podmiot nie ma realnego wpływu na rynek. Czyli wystarczająco dużo kupujących, sprzedających, oferujących kredyty, biorących kredyty. No chyba akcje z Frankami mi wyraźnie pokazały, że jednak pojedyncze podmioty mogą sterować rynkiem, więc wolny rynek to znaczy wolny rynek jest super, o ile jest? Tyle, że go nie ma, także zapraszam, żeby sobie to wszystko poprzypominać, a teraz, tak w wielkim skrócie, jako taki, powiedzmy, wyciąg, natomiast jak kogoś zainteresuje, no to obejrzyjcie sobie te moje vlogi sprzed lat, zwłaszcza te o tym, że demokracja to iluzja, a potem sobie porozmawiamy też o demokracji bezpośredniej. No to zacznijmy od trochę od otwierania oczu, ponieważ nam się mówi, że żyjemy w demokracji i że naród jest suwerenem, a to znaczy, że jest takim jakby na, na, na następcą króla, tak? W średniowieczu suwerenem był król i to do króla należała pełnia władzy. A teraz nam się wmawia, że pełnia władzy należy do narodu i że to my, naród, sprawujemy pełnię władzy. Tyle tylko, że za każdym razem jak próbujemy... Jakąś tą władzę sprawować, wyrazić swoje niezadowolenie lub oczekiwania, no to bardzo często pojawiają się na przykład jakieś tam policjanci, którzy na przykład zaczynają pacyfikować demonstracje. Jak to było ze strajkami, yy, strajku przedsiębiorców, gdy przedsiębiorcy jako fragment suwerena starali się wyrazić swoją opinię na temat lockdownów i innych. Tego typu rzeczy, prawda? Czyli ta demokracja jest bardziej w takiej yy, farstwie, powiedziałbym, wmawiania nam. Czym jest. Zobaczcie, jak w praktyce wygląda ta karykatura, ta iluzja demokracji. No, w praktyce iluzja, w praktyce cała demokracja z, przejawia się do tego, że raz na jakiś czas Możemy wybrać sobie pana spośród tych zaproponowanych nam. Teraz w 2023, o ile PiS nic nie wykombinuje, nie wprowadzi jakiegoś stanu nadzwyczajnego, nie przełoży wyborów, będziemy mieli wybory do Sejmu. Teoretycznie każdy może do tego Sejmu kandydować. Teoretycznie każdy może zostać posłem, przedstawicielem narodu, który będzie to. Tworzył prawo, a także jeszcze nadzorował władzę wykonawczą. Tyle teorii. W praktyce? W praktyce nie. W praktyce będziemy mieli wybór między kilkoma partiami politycznymi, które wystawią listy wyborcze, i w praktyce ten wybór będzie sprowadzał się do tego, czy po raz kolejny, trzeci już raz, Powierzyć niszczenie naszego kraju prawu i sprawiedliwości, które doprowadziło nasz kraj nie tylko do ruiny gospodarczej, ale również jeśli chodzi o kwestie związane z praworządnością, a może pozwolić na pod, ponownie rządzić Platformie Obywatelskiej, która przed PISem rządziła 8 lat i rządziła tak fatalnie, że ludzie mieli już ich tak bardzo dosyć, że zagłosowali na PIS. A może pozwolić, Rządzić panu płaczkowi konstytucyjnemu, panu Hołowni, który najpierw tak bardzo był za prawami konstytucyjnymi. konstytucyjnymi że się spłakał nad konstytucją na filmiku, a zaraz potem wprost usiłował wymusić złamanie praw konstytucyjnych podstawowych obywateli poprzez popieranie ustawy segregacyjnej. A może w ogóle zagłosować na lewicę, która uważa, że moje ciało, mój wybór, no chyba że dotyczy dobrowolnego przyjęcia preparatu. No to wtedy nie. Wtedy, tak jak pan powiedział, pan Biedroń, lockdown dla niezaszczepionych natychmiast. No, i na końcu jest jeszcze Konfederacja. Partia tak poważna, że ma 11, czy tam 12 posłów, i już cztery frakcje, bo już się podzielili. A na mieście ćwierkają, że będą powstawać jeszcze dwie kolejne frakcje w ramach Konfederacji. No, nie ma na kogo głosować. Dlaczego nie ma na kogo głosować? Ponieważ system jest urządzony tak, że nie ma takiej opcji, że ktoś jest popularny. Ludzie mu wierzą, chcieliby na niego głosować, ten ktoś, jest, ten ktoś jest gotowy wejść do tego, nazwijmy to, wężowiska e, politycznego i wystartować w wyborach. W związku z tym, proszę bardzo, ktoś mówi: Dobrze, to ja będę głosował, a ludzie mówią: Dobrze, to my będziemy na niego głosować i on zostaje posłem. No nie. Tak naprawdę o tym, kto może zostać posłem, decydują bosowie partyjni, gdyż to bosowie partyjni ustalają listy wyborcze. Żeby mieć szansę zostać posłem, czy też posłem, trzeba znaleźć się na liście wyborczej. A na listę wyborczą wpisuje się bos partyjny, i jak cię bos partyjny nie wpisze na listę wyborczą, możesz być najpopularniejszym człowiekiem w Polsce, możesz mieć kilka milionów ludzi, którzy by na ciebie chętnie zagłosowali za sobą, i nie będziesz posłem, bo nie dadzą ci szansy wystartować. Oczywiście. Powiedzą ci politycy, że przecież możesz założyć swój własny komitet wyborczy. No, możesz. Tylko, żeby mieć realne szanse wejść do Sejmu, ten komitet wyborczy musi wystawić listy wyborcze w każdym jednym okręgu wyborczym, co oznacza 40 osób na listę razy kilkadziesiąt okręgów wyborczych, co oznacza w praktyce kilkutysięczną. Rzesze samych kandydatów. Do tego jeszcze wielka machina logistyczna. Potrzebujesz około 10 do 20 tysięcy ludzi, żeby realnie przeprowadzić proces wyborczy w Polsce, żeby mieć szansę zostać posłem. Zatkało kakało. No, także. To, że każdy z nas może zostać posłem, to jest po prostu iluzja. W praktyce albo będzie człowiekiem, który ma web, jak sklep, jeśli chodzi o organizowanie mm, organizacji i kupę forsy, bo żeby mieć szansę w wyborach, trzeba mieć kapitał rzędu kilku milionów złotych i umieć zarządzać wielkimi organizacjami, albo, no albo zostaniesz wykorzystany, tak jak. Paweł Kukiz, który w 2015 roku miał niesamowity kapitał polityczny po zajęciu bodajże trzeciego miejsca w wyborach prezydenckich, ale został obskoczony przez różnych ludzi, którzy za niego stworzyli całą tą organizację, dzięki czemu oni jakiś tam ludzi do Sejmu wprowadzili, tylko że większość tych ludzi okazała się takimi, którzy tam poszli... No, z innych powodów niż się wydawała. I albo siedzą w rządzie PiSu, albo siedzą w Konfederacji. Generalnie rozeszli się. Nic z tej idei Pawła Kukiza w zasadzie nie zostało. I to jest iluzja demokracji. Teoretycznie każdy może zostać posłem. W praktyce tylko ten, komu bos partyjny pozwoli. Teoretycznie to my decydujemy, kto zostanie posłami. W praktyce... Do wyboru mamy spośród listy tych, których wybrali bosowie partyjni i w praktyce wygląda to tak, że co ileś lat idziemy do urny wyborczej i nie mamy na kogo głosować i głosujemy na tak zwane mniejsze zło, czyli da ludzi, których serdecznie mamy gdzieś, o których wiemy, że się kompletnie nie nadają, o których bo tyle. A i tak na niego, na kogoś tam głosujemy, bo nie ma wyboru. Tak? No, tak to niestety w praktyce wygląda. Jeszcze gorzej jest w przypadku niektórych funkcji, jeszcze bardziej istotnych niż poseł. Na przykład, kto z was głosował na Mateusza Morawieckiego, żeby został premierem Polski? Nikt? No właśnie, drodzy państwo, bo premier Polski nie jest wybierany w wyborach bezpośrednich. O tym, który polityk zostanie premierem, decydują inni politycy. W praktyce znowu BOS. Partyjny. Jeszcze lepiej się robi, jak wejdziemy na poziom europejski. Kto z was głosował na to, żeby Ursula von der Leyen była de facto szefową Unii Europejskiej? Nikt, bo ona również nie pochodzi z wyborów bezpośrednich. Te, mimo tego, że już o tym, kto zostanie posłem czy europosłem, de facto decydują bosowie partyjni, to i tak. Ta iluzoryczna demokracja, która istnieje, została w ten sposób zabezpieczona, że na wszelki wypadek te najbardziej istotne stanowiska nie pochodzą z wyborów bezpośrednich, więc ludzie po prostu nie mają na to żadnego wpływu. To jest, drodzy Państwo, iluzja demokracji. Podobnie jest z korporacjonizmem i wieloma innymi rzeczami. W opisie macie link. Do moich czterech vlogów na ten temat, gdzie bardzo dokładnie to tłumaczę. Na czym natomiast polega demokracja bezpośrednia? No, jak sama nazwa wskazuje, na sprawowaniu demokracji bezpośrednio, bo to ta iluzja demokracji, którą w tej chwili mamy, to się nazywa demokracja pośrednia. Czyli suweren, naród nie sprawuje swojej władzy pośrednio, bezpośrednio, tylko pośrednio wybierając swoich. Przedstawicieli. No, w praktyce, w praktyce wygląda to tak, jak powiedziałem, czyli bos partyjny tak naprawdę decyduje, kto będzie tymi naszymi przedstawicielami. Demokracja bezpośrednia jest to taka forma sprawowania władzy taki system polityczny, w którym Decyzje podejmowane są bezpośrednio przez ludzi albo w ramach, w ramach tak zwanego głosowania ludowego, czyli na przykład w formie plebiscytu lub referendum. I w którym wziąć mogą udział ci członkowie państwa, obywatele, którzy są uprawnieni do głosowania. W naszym przypadku, każdy, kto nie jest pozbawiony czynnego prawa wyborczego i ukończył 18 lat, mógłby brać udział, ale można sobie wyobrazić jeszcze różne cenzusy, na przykład cenzus majątkowy, czyli na przykład ktoś, kto ma określone dochody, albo ktoś, kto płaci określone podatki, albo cenzus posiadania określonego majątku. Niegłupim pomysłem byłoby wprowadzenie cenzusu nieruchomościowego, czyli chcesz decydować o losach kraju, to pokaż, że jesteś na stałe związany z danym krajem, pokaż, że masz tu jakąś nieruchomość, jakąś działkę, jakąś, yy, jakąś ziemię, jakieś mieszkanie, jakiś dom, coś, czego nie możesz zabrać, żeby nie było ci wszystko jedno, czy na przykład ktoś na ten kraj napadnie i go zniszczy, ale to już jest kwestia taka yy, całkowicie drugorzędna. Pierwszorzędna kwestia jest taka, że w demokracji bezpośredniej najważniejsze decyzje Podejmowane są bezpośrednio przez ludzi, czy to w plebistycie, czy to w referendum. Przez dłuższy czas demokracja bezpośrednia w starożytności w Grecji była możliwa, gdy opar system oparty na państwach, miastach umożliwiał zebranie ogółu obywateli na jakimś placu, po to, żeby oni podejmowali decyzje. Potem wraz z rozwojem tworów państwowych i powstaniem tworów, w których były miliony ludzi, no już wyszło, że no niestety nie ma fizycznej możliwości, żeby wszystkie decyzje, czy najważniejsze decyzje podejmować w drodze referendum. W chwili obecnej rozwój technologii znowu sprawia, że możemy fizycznie, dzięki technologii wprowadzić w system referendalny, system demokracji bezpośredniej, gdzie ludzie podejmują decyzje po prostu w drodze referendum. Jest jakaś decyzja do podjęcia, wyskakuje na odpowiednio zabezpieczonej demokracji pytanie i ludzie głosują. Tak, nie, tak, nie, tak, nie. Czy taka demokracja bezpośrednia jest dobra? To zależy. Zależy od tego, kto w danym społeczeństwie funkcjonuje. W przypadku każdego społeczeństwa jest bardzo duże zagrożenie populizmem. I próbą zmanipulowania społeczeństwa do podejmowania skrajnie destrukcyjnych decyzji? Na przykład, biorąc pod uwagę, że większość ludzi nie ma oszczędności, większość ludzi ma długi. Jak myślicie, czy gdyby w formie referendum zadać pytanie, czy jesteś za skasowaniem wszelkich długów? Większość ludzi co by odpowiedziała? Tak, jestem ze skasowaniem wszelkich długów, ponieważ większość ludzi ma długi. Przeciwko skasowaniu wszelkich długów byliby ci ludzie, którzy mają oszczędności. Bo skasowanie długów oznacza również skasowanie długów banków, które to dla ludzi są oszczędnościami. Czyli taki wielki reset finansów. Gdyby zadać pytanie, czy jesteś ze skasowaniem wszelkich długów, ludzie by zagłosowali de facto za wielkim resetem finansów. Czyli marzeniem pana Klausa Schwaba. A potem by się dopiero zorientowali po jakimś czasie, na co oni się tak naprawdę zgodzili. Rozumiecie o co chodzi? To jest największe zagrożenie. Demokracji bezpośredniej, gdyż od strony technologicznej jest to już całkowicie możliwe. I tyle, drodzy państwo, tym jest demokracja bezpośrednia. Teraz już wiecie, o co tutaj chodzi. Natomiast jeśli chcielibyście się bliżej zaznajomić z tematem, to w opisie macie linki do moich vlogów sprzed wielu, wielu lat na ten temat. Zapraszam do no, zagłębiania się w temat. Pozdrawiam, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!